Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie w tym roku. Dzisiejszy wykład przygotowała dla Państwa profesor doktor habilitowana Gabriela Matuszek-Stet. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzisiejszy wykład Stanisław Przybyszewski i Edward Munch to będzie wykład towarzyszący naszej wystawie czasowej Przesilenie. Pani Gabriela Matuszek-Stet, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest założycielką pierwszej w Polsce szkoły pisarzy działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów literacko-artystycznych, którymi kierowała ponad ćwierć wieku. Przez dwie kadencje była prezeską krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka ponad 100 rozpraw i wielu książek, w tym poświęconych twórczości Stanisława Przybyszewskiego, wydawanych w Polsce i Niemczech. Pod jej redakcją naukową ukazuje się od 2022 roku 11-tomowa krytyczna edycja dzieł literackich Przybyszewskiego, odznaczona m.in. medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis i Złotym Krzyżem Zasługi. Zapraszamy na dzisiejszy wykład. Po wykładzie oczywiście będzie czas na pytania. Ja tutaj zasiądę się koło pani profesor i zapraszamy na dzisiejszy wykład. Dobry wieczór Państwu, wszystkim Państwu zgromadzonym tutaj w sali Kina Muzeum Narodowego w Warszawie, a także tym wszystkim, którzy śledzą transmisję zdalną online. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie tylko skrótem bardzo rozległego, interesującego tematu, jakim są relacje między Edwardem Munchem i Stanisławem Przybyszewskim, ponieważ nie sposób w tak krótkim czasie przedstawić całej bogatej problematyki przyjaźni obydwu twórców, ich artystycznych związków, ale można przynajmniej pokazać najważniejsze zbieżności, inspiracje i wzajemne oddziaływanie. Przybyszewski niewątpliwie odegrał ważną rolę w karierze artystycznej Muncha, ponieważ jego esej z 1894 roku zatytułowany Psychiczny naturalizm był jedną z pierwszych, najważniejszych wypowiedzi na temat jego malarstwa. Ale także sztuka Muncha stała się inspiracją dla twórczości polsko-niemieckiego pisarza. Przyjaźń obydwu twórców trwała przez ponad 8 lat, od końca 1890. Aha, a ja przesunę pani mikrofon. Tak? Czy teraz jest dobrze? Czy teraz jest lepiej, tak? Czy jeszcze przesunąć? Jeszcze kawałeczek. Dobrze. Dobrze, czyli mikrofon musi być bardzo blisko osoby mówiącej. O. Czyli jest dobrze. Dobrze. Dziękuję Państwu za zwrócenie uwagi. Przyjaźń obydwu twórców trwała ponad 8 lat, od końca 1892 roku do 1901 roku, do śmierci Dagny Jewel. Może na początek krótkie informacje biograficzne o obu twórcach. Munch urodził się 12 grudnia 1863 roku w norweskim Løten. Przybyszewski 7 maja 1868 roku w Łojewie, malutkiej miejscowości na Kujawiawach w Zaborze Pruskim. Munch w 1883 roku po raz pierwszy wystawił swoje prace na jesiennej wystawie w Oslo, 2 lata później na światowej wystawie w Antwerpii. Otrzymał stypendium, wyjechał za granicę. W 1886 roku na jesiennej wystawie w Oslo pokazuje słynny obraz Chore dziecko, co wywołuje skandal na jego drodze twórczej. Zarzucano mu, że obraz jest namalowany niedbale, szkicowo, ale dla Muncha to był przełom i obrania nowego kierunku twórczości. W wieku 21 lat związał się z Emily Taulow. Ten burzliwy związek trwał 6 lat. Ukochana stała się dla niego niemal obsesją. Po rozstaniu przeżywał napady zazdrości, artystycznego pobudzenia, melancholii.
1889 roku zorganizował w klubie studenckim Christiani retrospektywną wystawę 110 prac, źle przyjętą przez krytyków, ale uznano go za trzecią generację norweskich artystów. Otrzymał stypendium, wyjechał na 3-letni pobyt do Paryża, gdzie rozpoczął studia w artystycznej szkole Leona Bonata. Po powrocie z Paryża przyjeżdża do Berlina i w tym momencie spotyka Przybyszewskiego. Trzeci slajd. Pierwsza wystawa w Niemczech odbyła się w 1892 roku. Została ona zorganizowana przez Kunstverein za rekomendacją mieszkającego wówczas w stolicy Paryża norweskiego malarza Adelsztena Normana. Nikt z członków jury podobno wcześniej nie widział obrazów Munka. I kiedy obrazy nadeszły, zaszokowane jury początkowo nie chciało zgodzić się na wystawę. W końcu wystawa została otwarta 5 listopada i po tygodniu 12 listopada została po burzliwej debacie zamknięta. I był to największy skandal, jakiego doświadczył ówczesny świat sztuki w Niemczech, a może nawet nie ówczesny. Wystawa została określona jako anarchistyczna prowokacja. Ale skandal ten jest uważany za narodziny modernizmu w niemieckiej historii sztuki i przyczynił się do secesji w Kunstverein i wyłonienie Wolnego Stowarzyszenia Berlińskich Artystów z Maxem Liebermannem i Maxem Klingerem na czele. W przygotowaniu tej wystawy brała udział Dagny Juel, jego koleżanka, przyjaciółka z czasów młodości, która pojechała do Berlina, żeby pomóc mu przygotowywać. Ona zresztą zajmowała się też trochę aranżacją tą wystawy. Munk z Dagny znali się od dzieciństwa, ponieważ ich ojcowie byli lekarzami i przyjaźnili się. Teraz Przybyszewski. Przybyszewski przybył do Berlina na studia w 1889 roku i najprawdopodobniej tej wystawy nie widział. Dlaczego? Dlatego, że rok 1892 rok jest to bardzo burzliwy, bardzo interesujący rok w jego życiu. Pomijając fakt, że jeszcze studiuje medycynę, to pracuje w Gazecie Robotniczej jako jej redaktor, pisząc szereg tekstów, aby utrzymać rodzinę, ponieważ związał się rok wcześniej, w maju 1891 roku, z Martą Fürder, która powiła mu właśnie w tym 1992 roku dwójkę dzieci. Najpierw na świat przyszedł syn Bolesław, a w listopadzie Mieczysława. Poza tym w tym roku, w 1892, ukazuje się pierwszy esej Przybyszewskiego, napisany po niemiecku, zu Psychologii des Individuums, czyli z psychologii jednostki twórczej. Pierwsza część Ola Chopin i Nietzsche, druga część wkrótce powstanie Ola Hansson, która wzbudzi ogromne zainteresowanie berlińskiej krytyki. I właściwie proszę by powiedzieć, że stanie się dla Przybyszewskiego przepustką na literacki Parnas. Kiedy pozna Munka? Najprawdopodobniej w grudniu 1892 roku w słynnej knajpce pod Czarnym Prosiakiem. O trzeci slajd poproszę. To jest czwarty. Tu mamy trzy. Aha, dobrze. To czwarty. Pod Czarnym Prosiakiem i od razu czuł z Munchem rzeczywiście bardzo, bardzo duży związek duchowy. I to Munch w marcu 1893 roku wprowadził do Czarnego Prosiaka najsłynniejszą kobietę ówczesnej cyganerii, właściwie można powiedzieć nawet tej części Europy, Dagny Juel. Trudno określić relacje, jakie łączyły Dagny z dyskretnym Munchem. Najprawdopodobniej Munch był w niej zakochany. Dagny była piękną kobietą. Wyemancypowaną. A takim wzorcem nowoczesnej kobiety, kobiety femme fatale, należała do tych kobiet, które pierwsze zrzuciły gorset. Nazwana została przez Strindberga za przykładem heter ateńskich aspazją, a przez Przybyszewskiego duchom.
i rywalizowało o nią co najmniej 4 artystów różnej narodowości. Wszyscy byli w niej zakochani. Jak się czyta, to już tak na marginesie, nie będę rozwijać tego tematu, bo mogłabym długo mówić Państwu o tym. Relacje wspomnieniowe, to widać, że wzbudzała ogromne namiętności, ogromny podziw u mężczyzn, ale nie tylko u mężczyzn, bo również u kobiet. I ta piękna Norweżka, która chyba przeżyła 3-tygodniowy romans ze Strindbergiem w czasie, kiedy Frida Uhl, jego narzeczona, wyjechała przygotowywać wyprawę ślubną i porzuciła Strindberga. Wybrała młodego Polaka, który ją poślubił. 18 sierpnia 1893 roku, co skończyło się, w czym naraził się na chorobliwe ataki Strindberga, cierpiącego już wówczas na manię prześladowczą. Przede wszystkim będzie bohaterem kilku tekstów literackich Strindberga. Jak wskazuje korespondencja z lat 94-96, przyjaźń między Munkiem i Przybyszewskim nie zmieniła się po ślubie. Dawny. Przybyszewski formułuje swoje listy, pisząc: mój drogi bracie, z zatroskaniem pyta o jego sprawy finansowe i artystyczne, samopoczucie, planowane wystawy i nowe obrazy. Ten slajd przedstawia jedno z najsłynniejszych miejsc europejskiej cyganerii artystycznej, zum Schwarzenferkel, czyli po polsku pod czarnym prosiakiem, odkrytą przez Strindberga w 1892 roku, gdzie na początku gromadziła się skandynawska bohema. Zresztą zobaczyłam tutaj na wystawie nazwiska kilku malarzy, którzy wiem, że przewijali się, bywali w czarnym prosiaku. Najważniejszymi figurami tej artystycznej cyganerii był August Strindberg, którego otaczali młodzi wielbiciele, który czasem grywał na gitarze i śpiewał melancholijne pieśni, szwedzkie pieśni, i który w Stanisławie Przybyszewskim zobaczył swojego ukochanego ucznia. Nazwał go genialnym Polakiem. Byli nierozłączni właśnie do czasu, kiedy poróżniła ich kobieta. Oddziaływanie Przybyszewskiego w tym kręgu cyganerii było ogromne. Niemców i Skandynawów fascynowała jego słowiańska emocjonalność i zmysłowość, skłonność do stanów mistycznych i szaleńczych, uczuciowe eksplozje i zarazem bezbrzeżna egzaltacja i ironia. Jednym słowem, połączenie sprzeciwieństw. Zaskakiwał i prowokował swoimi poglądami i jako genialny improwizator wprowadzał słuchaczy w swych fortepianowych koncertów w rodzaj osobliwego, duchowego transu. Nazywany był królem bohemy, demonem najmłodszej literatury, genialnym Polakiem i tak dalej. Bardzo dużo było takich określeń, którymi Niemcy zastępowali trudne do wymówienia polskie nazwisko Przybyszewski. Munch i Przybyszewski jako artyści mieli wiele wspólnego, ale charakterem i temperamentem bardzo się od siebie różnili. Munch był milczący, dyskretny, trzymający się na uboczu, ale jednak czuli wewnętrzne pokrewieństwo, taką duchową więź, duchową, artystyczną wspólnotę. 5 grudnia 1893 roku otwarto drugą indywidualną wystawę Munka pod tytułem Ein Menschenleben, czyli Życie człowieka, przy Unter den Linden. I tam Munch zaprezentował obrazy z tak zwanego nurtu symbolistycznego, między innymi Krzyk, który powstał w 1893 roku. W tym samym roku, 1893, powstaje pierwszy utwór literacki Przybyszewskiego, poemat
Tutmese, czyli tłumacząc na polski msza żałobna, po polsku ten utwór będzie nosił tytuł Requiem Eterna. I pod wpływem tej wystawy Przybyszewski napisał esej psychiczny Naturalizm, o którym jeszcze będzie mowa. Jesienią 1994 roku odbyła się w Sztokholmie wystawa Munka z katalogiem zawierającym między innymi właśnie tłumaczenie na szwedzki spory fragmentów tekstu Przybyszewskiego. Przybyszewski odwiedził Munka w sierpniu 1894 roku i zobaczył jego najnowsze dzieła i w jednym z listów pisze: przez tydzień byłem u Munka. Ma przedziwne nowe obrazy, wśród nich jeden wariant wprost pyszny. Namalował też mój portret, coś bajecznego w odtwarzaniu wyrazu duszy. To genialny chłop. Idzie mu jednak całkiem kiepsko. Wtedy jeszcze. I tu zapewne chodzi o portret Stanisława Przybyszewskiego w wersji pastelowej, która powstała najwcześniej. Lata 1893-95 są najlepszymi okresami w twórczości obydwu artystów. Much maluje krzyk, pocałunek, Madonnę, wampira, czy Sfinksa, czy stawia kobiety, separacje, ręce, zazdrość, strach, melancholię, dziewczynę i śmierć i tak dalej. A Przybyszewski pisze drugi poemat, Wigilię, po polsku z cyklu Wigilii, której kartę tytułową przygotował mu. Pisze też Himmelfahrt, psychiczny naturalizm, trylogię Homo sapiens, już nie będę może niemieckich tytułów Państwu tutaj czytać, dramat dla szczęścia, powieść Dzieci Szatania i eseje o sztuce i literaturze. Od roku 1895 roku kontakty między nimi osłabły. Much przygotowywał wystawy, jego popularność wzrastała. Od 1895 roku ukazywały się na rynku jego akwaforty, rok później drzeworyty i kolorowe litografie. A od 1896 roku zaczął robić karierę we Francji. Był gościem słynnych obiadów wtorkowych u Mallarmego, wystawiał swoje prace w Paryżu. 3 lata później na Biennale w Wenecji i w Dreźnie. Jednym słowem, kariera Munka zaczyna powoli się budować. Natomiast sytuacja Przybyszewskiego pogorszyła się. 6 czerwca 1896 roku zmarła Marta Fürder, z którą już później miał 3 dzieci, bo jeszcze przyszło na świat 3 dziecko, kiedy już był, przepraszam, że o takich rzeczach też mówimy, mężem Dagny, i część przyjaciół niemieckich odsunęła się od niego. Z Munkiem po raz ostatni spotkali się w 1898 roku w Paryżu. Ale w ich biografii było sporo, czy też kilka takich, powiedziałabym, wspólnych, może inaczej, zbieżnych epizodów. Obydwaj przychodzili chorobę alkoholową. Munk przebywał w zakładzie leczniczym w 1900 roku, zresztą później również. Próby zwalczania alkoholizmu często kończyły się niepowodzeniem. Kuracji leczniczej w Gris koło Bolzano w Tyrolu poddał się także Przybyszewski. W 1900 roku Przybyszewski napisał krótkie pozdrowienia przesłane na adres norweskiego sanatorium, gdzie malarz przebywał. W 1901 roku, kiedy Przybyszewscy już mieszkali w Polsce, Dagny zaczęła przygotowywać wystawę Munka w Warszawie. Munk starał się uczestniczyć w tych przygotowaniach, ale stan zdrowia mu nie pochodził, mimo że był chory. Do wystawy tej w 1901 roku jednak nie doszło, ponieważ Dagny została 5 czerwca 1901 roku zamordowana w Tyflisie przez Władysława Emeryka, swojego młodego wielbiciela, zarazem wielkiego adoratora Przybyszewskiego. Wystawę Munka w Warszawie otwarto dopiero w 1903 roku w salonie artystycznym Krywulza, obejmowała 70 grafik.
Po śmierci Przybyszewskiego, Przybyszewski zmarł wcześniej od Munka w 1927 roku, artysta napisze bardzo ciepłe wspomnienie o przyjacielu z czasów młodości, wyłaniając ze swojej pamięci wiele takich wspólnych epizodów i też taki obraz Przybyszewskiego, który cytuje... Jeszcze tutaj taka scena właśnie z Czarnego Prosiaka, siedzi w rogu sofy z płonącymi oczyma i mówi cicho, żarliwie, jakby monolog swój kierował do siebie, po czym zrywa się, gra w ekstazie, a potem panuje śmiertelna cisza. To tylko jeden fragment z bardzo, bardzo pięknego wspomnienia Munka. Teraz może przejdę do interpretacji twórczości Munka w tekstach dyskursywnych Przybyszewskiego. Przybyszewski tak pisał o Munku w moich współczesnych. To były pamiętniki pisane pod koniec życia. Ukazały się ta pierwsza część wśród swoich w 1926 roku, zacytuję. Rzadko łączyło mnie z którymkolwiek artystą tak bliskie duchowe spokrewnienie, jak właśnie z Edwardem Munkiem. I na odwrót. Sam to bezustannie podkreślał. Po on czas potrzeba było dużo odwagi, by odważyć się Munka brać na serio. Gdy się ukazało moje studium o Munku, była cała konfraternia literacka przekonana, żem dostał pomieszania zmysłów. Munk przyszedł do mnie z głębokim wzruszeniem. I tu jest mowa o tym pierwszym eseju Psychiczny naturalizm, dla którego napisania była podstawą była wystawa z 1893 roku. I tu Państwu powiem, że tekst opublikowany został w Neue Deutsche Rundschau, ale to co ciekawe, opatrzony adnotacją, że redakcja nie podziela poglądów Przybyszewskiego. To tak jakby drukowali dlatego ze względu na nazwisko, natomiast odcinając się, ponieważ Munk był jeszcze tym artystą, który jednak w tym czasie był przez większość krytyków i oczywiście publiczność właściwie wyszydzany. Przybyszewski później nieco zmodyfikował swój artykuł i wydał go wraz z tekstami Franza Serwesa, Willi Pastora i Juliusza Meyergrewe oraz własnym wstępem w tym samym roku w książce Das Werk des Edward Munch, czyli dzieło Edwarda Muncha. I zdaniem współczesnych żaden z trzech pozostałych artykułów nie dorównywał jego genialnej interpretacji, w której pierwszy rozpoznać miał innowacyjny styl Muncha i zamieścić analizę formalną jego dzieł. Esej Przybyszewskiego można zaliczyć do najważniejszych tekstów, jakie wówczas powstały o nieznanym jeszcze malarzu, w którym sprecyzowana została istota jego sztuki. Polski pisarz interpretuje Munka jako naturalistę duchowych fenomenów. Pod wpływem malarstwa Przybyszewski definiuje także swój sposób rozumienia nowej sztuki, rozwijając idee zawarte we wcześniejszych tekstach z psychologii jednostki twórczej. Obrazy Munka nazywa malowanymi preparatami duszy w chwilach, kiedy milkną wszelkie rozumowe uzasadnienia, a do głosu dochodzą podświadome uczucia, przeżycia, praobrazy. Munch określony zostaje przez Przybyszewskiego jako naturalista duchowych fenomenów, ponieważ nagi, psychiczny proces wyraża bezpośrednio, za pomocą barwnych równoważników, a nie zmysłowych czy intelektualnych przenośni. Munch maluje to, co widzi naga indywidualność. Jego obrazy są produktami mózgu w najbardziej labilnym stanie świadomości, kiedy to, co świadome i co nieświadome komunikuje się ze sobą. Nowoczesna sztuka, jaką reprezentuje Munch w ujęciu Przybyszewskiego, polega na efekcie obcości i oparta jest na deformacji przedmiotu, stymulowany uczuciowymi eksplozjami.
I takie spojrzenie na malarstwo Mucha w roku 1894 było niezwykle nowatorskie. Przybyszewski interpretuje prekursora ekspresjonistycznej sztuki jako ekspresjonistę, nazywając go jeszcze psychicznym naturalistą. I zauważa, że barwa u Mucha staje się medium komunikowania wewnętrznych przeżyć, absolutnym korelatem uczuciowych impulsów i jako jeden z pierwszych zwraca uwagę na ekspresywną, metaforyczną funkcję koloru. Zdeformowane artefakty stają się ekwiwalentami nagiego uczucia zapisywanymi bez udziału filtru świadomości. Mów jest dla Przybyszewskiego malarzem eksplozji uczuciowych, psychicznego wybuchu, erupcji nieświadomego. Esej Przybyszewskiego, oprócz tego, że zawierał taką bardzo przenikliwą interpretację jego sztuki, tej sztuki wykrzyku duszy, sztuki nieświadomości, sztuki afektywnych impulsów, zawiera również interpretację 6 obrazów z cyklu Miłość, którą tutaj Państwu pokrótce przedstawię. Pierwszym obrazem, który Przybyszewski interpretuje, jest obraz Głos, nazywany przez Przybyszewskiego wiosennym nastrojem. Nie wiadomo, czy to pomyłka, czy zabieg celowy. Jest to prawdopodobnie portret Militaulow, odzwierciedlający zapamiętaną przez Mucha noc, kiedy rozpoczęli romans. To sugestia przebudzenia seksualności kobiety, która jednocześnie pożąda, ale też odrzuca. Much twierdził, że malował oczy jak cienie, bo ciemne i głębokie wydawały mu się tamtej nocy. Żółta pionowa linia nad ramieniem tworzy odblask księżyca rozbitego na powierzchni wody. Obraz ma strukturę faliczną. Złamane części zwierciadła księżyca mogą symbolizować krople płynu nasiennego. Much zresztą bardzo często używał falicznego motywu, aby pokazać stosunek płciowy. Sukienka Mili jest biała, ponieważ jeszcze wtedy ich stosunek nie był skonsumowany. Przybyszewski w swojej interpretacji najpierw omawia kompozycję obrazu, zauważając, że wszystkie jej elementy, słupy telegraficzne, drzewa, niebo, ziemia, woda, zlewają się w jedną całość, zaczynają wirować jak we śnie. Interpretacja ta emanuje biologizmem. Przybyszewski podkreśla kierowanie się popętami i niemożnością wyzwolenia się od płci. Pocałunek z roku 1893 roku. Interpretacja tego obrazu naznaczona jest koncepcjami autora na temat płciowości i mitu androgyny. Ciała całującej się pary zlewają się w jedność, następuje połączenie konturów postaci w nierozdzielną formę, które wcześniej krytycy dopatrywali się kształtów falicznych. Dla Przybyszewskiego pocałunek jest czymś odrażającym. Porównuje całujących się z krwistym kawałkiem mięsa. Pojawiają się sformułowania takie jak ekstaza krwi, kałuża płynnego ciała, stopienie twarzy. Ale Przybyszewski zauważa, że pokazanie dwóch ciał jako jednego jest niezwykłe. I to również oddaje jego koncepcję dwójjedni, tego androgenicznego zespolenia mężczyzny z kobietą. Być może, że do stworzenia tej koncepcji zainspirował Przybyszewskiego Much, nie można tego wykluczyć. Much stworzył zresztą kilka prac z motywem pocałunku i zobaczmy może te kolejne prace slajd. 12, 13 i teraz.
Jeśli chodzi o ten obraz Madonny, to istnieją co najmniej dwie niemal identyczne, różniące się kolorystycznie wersje z tego okresu. Jedna w ciepłych barwach, druga w odcieniach błękitu i zieleni. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, która była na wystawie z 1893 roku. Temat był oczywiście, jak widzą Państwo, bardzo odważny i skandaliczny ze względu na tytuł i przedstawienie leżącej, nagiej kobiety. Kompozycja bazuje tu na silnym oddziaływaniu kolorystycznym. Brązu, czerwieni, czerni i błękitu. Dominantą kolorystyczną jest jasno-czerwona aureola, która okala kruczoczarne włosy. Zresztą ta sama czerwień użyta jest przy zaznaczeniu sutków i pępka. Obraz jest wyrazem sakralizacji erotyki. Podobne tematy związane z religią miłości często pojawiają się u Przybyszewskiego, zresztą w całej epoce. Za pierwowzór uznaje się Dagny Juel. Much czasem zaprzeczał, że to wizerunek Dagny, choć potwierdzał podobieństwo do niej. Ale, co ciekawe, na życzenie jej i jej ojca zgodził się jednak, aby to i inne poświęcone jej dzieła usunąć z jednej wystawy Chrystianin. Dla Przybyszewskiego, jak może jeszcze na momencik spójrzmy na to, ten obraz jest symbolem szału, płodzenia i niszczenia. Widzi w Madonnie kobietę, która będzie matką. I tak mi się wydaje, oczywiście może historycy sztuki potwierdzą, nie wiem, że być może poprzez dzięki tej interpretacji, czy też z powodu tej interpretacji Much stworzył potem litografię Madonna, ale z podtytułem Poczęcie. I to jest właśnie aluzja do momentu zapłodnienia, bo proszę zobaczyć, dolny róg ramy wkomponowany został embrion, a bordiura udekorowana jest wymalowanymi w nią plemnikami. Obraz Madonna mógł nawiązywać do męki Falka z powieści w Malstromie i tu zacytuję. I to pytanie, i ta możliwość, że właściwie powinna być już matką, za czym stała się jego, doprowadzała go do szaleństwa. Tutaj oczywiście pojawia się bardzo ciekawy temat, obsesja dziewictwa w utworach Przybyszewskiego, który nie mógł wybaczyć Dagny, że nie był jej pierwszym mężczyzną i kochankowie w jego utworach wszyscy nie wybaczają, uważają, że prawdziwe zespolenie, dwójjednia, prawdziwa androgenia może dokonać się tylko z kobietą czystą. A pobrzmiewają tu echa patriarchatu i kultury chrześcijańskiej, prawda? Wampir. I to też ciekawe, bo obraz był pierwotnie zatytułowany Miłość i ból i pod takim tytułem występuje w katalogu wystawy Muncha 1893 roku. Przybyszewski pisze o wampirze. W sytuacji skulonego mężczyzny niektórzy upatrywali samego malarza, a w demonicznej kobiecie Dagny, nie wiem, nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, ale na przykład nie wiadomo, nie jest to jednoznaczne, czy przedstawiony jest akt miłosnej więzi, opiekuńczości, oddania, czy też wampiryzmu. Przybyszewski idzie właściwie w jednym kierunku. Zaczyna od opisu tła. Farba nałożona w postaci plam symbolizuje nieokreśloną przestrzeń. Interpretuje obraz jako staczanie się w przepastną głębię, fatalizm rezygnacji, dobrowolne poddanie się mężczyzny kobiecie wampirowi. Mężczyzna jest słaby, uległy, cierpiący o rysach masochistycznych. Natomiast podkreślana jest demoniczność kobiety. I właściwie można powiedzieć, że Przybyszewski snuje tu własne rozważania na temat miłości, która u niego odgrywa siłę negatywno-niszczycielską. Przybyszewski często wpisywał w obraz czy rzeźbę własne koncepcje i sugerował nowe tytuły. Much po berlińskiej wystawie w 1993 roku przejął
zasugerowanego przez Przybyszewskiego zmianę tytułu i nazwał ten obraz Wampir. Zazdrość. Obraz ma dwa plany. Dalszy, na którym kobieta jest w wyzywającej pozie, okryta czerwonym płaszczem, obnaża swą płeć oraz wpatrujący się w nią mężczyzna. Natomiast na pierwszym planie widać głowę mężczyzny przypominającą Przybyszewskiego. Jest tu więc podwójne katowanie. Można zobaczyć historię biblijną z jabłkiem, kuszenie, grzech, płciowość, pobudliwość, płodność, albo Stacha zazdrosnego o Dagny. Przybyszewski w swojej interpretacji skupia uwagę na postaci mężczyzny, samca, któremu inny zabrał samiczkę. Dla mnie jest ciekawe, co on nie zauważył własnego portretu, nie ma tego w tej interpretacji. Krzyk. Do sławy tego obrazu przyczynił się Przybyszewski. Obraz ma oczywiście wiele interpretacji. Modelem miała być peruwiańska mumia widziana przez Munka w Muzydom w Paryżu. Ma także związek z historią jego przyjaciela, który po przeżyciu zawodu miłosnego popełnił samobójstwo w lesie w okolicach Ekeberg, z którym wiąże się powstanie obrazu. Much tak o nim pisał. Poszedłem na spacer z dwójką przyjaciół, mowa o 91 roku. Poczułem zmęczenie, zatrzymałem się i oparłem o balustradę. Nad niebiesko-czarnym fiordem oraz miastem płynęła krew i sunęły języki ognia. Moi przyjaciele kontynuowali spacer, a ja nadal stałem, trzęsąc się ze strachu i poczułem niekończący się krzyk przebiegający przez naturę. Przybyszewski zasugerował zmianę tytułu. Pierwotnie obraz nosił tytuł Zwątpienie. Ten obraz potwierdzał jego poglądy na temat poetyki krzyku. Przybyszewski cenił u Munka odrzucenie kształtów, barw, form, podkreślał eksplozję nieświadomego i rozważania o krzyku są sumą poprzednich wypowiedzi na temat wcześniejszych obrazów. Walka płci znajduje tu swój koniec. Postać na moście poddana zostaje animizacji, nie ma ludzkich rysów, co podkreśla nagą indywidualność tego tworu. Zostało jedynie to obce. Mózg stał się bezradny wobec płci. Człowiek skazany jest na nieustanną mękę wynikającą z walki mózgu z płcią. Ciekawe, że Przybyszewski nie widzi tutaj, nie pisze w swojej interpretacji, nie dostrzega egzystencjalnej trwogi, przerażenia, które sam wyraża we własnej twórczości. A przecież ten obraz symbolizuje również lęki i emocje, które zdominowały klimat całej epoki, społeczną alienację i psychiczną opresję. Teraz o inspiracjach Przybyszewskiego w malarstwie Munka. Trudno jednoznacznie orzec, co jest bezpośrednią inspiracją, a co wspólnotą poglądów, emocji, tematycznych preferencji. Niektóre można wskazać wprost, innych się domyślać. Wspomniane już tu zmiany tytułów. Miłość i ból przemianowana na wampira, Zwątpienie na krzyk pochodzą od Przybyszewskiego. Przybyszewski twierdził, że jego interpretacja pomogła Munkowi ostatecznie zwrócić się ku ekspresjonizmowi, co być może było słuszne. Sugerował też, że pod wpływem Totmese Munk namalował krzyk. Pisze w ten sposób w moich współczesnych. Nie wyobrażam sobie, by można potężnie w barwie przeobrazić jakiś utwór literacki, w tym przypadku Totmese. To jednak stwierdzenie zostało poddane falsyfikacji przez samego artystę, ponieważ pierwowzorem krzyku był szkic z 1891 roku zatytułowany Rozpacz. Są jednak obrazy, które można by potraktować wręcz jako ilustrację tekstów Przybyszewskiego lub ich fragmentów. Z drzeworytem Munka w męskim mózgu z 1997 roku
wyrażającym ból namiętności, opanowanie męskiego mózgu przez kobietę koresponduje wizja z Wigilii, czyli utworu, który został napisany 3 lata wcześniej. Cytuję. I wżarła mi się w każdą myśl, w każde uczucie. W najdrobniejszym atomie myśli mych i pragnień, na jawie i we śnie, wciąż ona prześwieca. Przenikła mi duszę aż do dna. Wrosła w każdą szczelinę mego ciała, w każdą komórkę mego mózgu. Pocznę malować, to spod ręki wyrasta mi jej twarz. W jej ruchy układają się linie, które kreślę, a jej gorący śmiech mąci mi szczero złote dźwięki mych barw. Jeszcze jeden cytat z tego samego utworu. Pracownia moja stała mi się piekłem. Niespokojny obiegałem ją dookoła i cierpiałem. Cierpiałem jak ten tylko cierpieć może, który całym swym jestestwem, całą swą sztuką tkwi w tej jednej kobiecie, co go kochać przestała. Podobne tematy pojawiają się w powieści Przybyszewskiego Homo sapiens w tej części. Überbord, czyli po drodze, tam jest taki mocny opis zagnieżdżania się kobiety w umyśle mężczyzny. Śmierć i życie. Może tylko króciutko kilka przykładów. Kobieta symbolizuje tu życie, mężczyzna śmierć. W akcie miłosnym, jak modliszka, zabiera mu życie. Obrazy Munka przypominają kobiecość z poematu Przybyszewskiego, gdzie kobieta uwodzi swą płciowością, jest sama naturą. Można łączyć ją z wizją kobiety samicy. Cytat krótki tylko. I z wszystkich mych obrazów wyłoniła się samica, wola wszechświata, prałono. Pani. Podobnie śmierć i kobieta. Kobieta i natura, jeszcze ten sam, tak. Kobieta, natura przezwycięża śmierć. Na dole rysunku widać embriony dzieci, symbol płodzenia. Kobieta jest wieczna, kobieta płodzi, kobieta daje życie. Popioły. W tym obrazie można dostrzec nawiązanie do Wigilii. Munk powiadał. Przodkowie mieli rację, kiedy mówili, że miłość jest płomieniem, ponieważ jak się wypali, wszystko, co pozostaje, to sterta popiołów. Taki nastrój rozstania kochanków jest częsty w poematach Przybyszewskiego. Obraz dzień po na drugi dzień. Też może nawiązywać do Wigilii, do powieści na rozstaju. Ale również do różnych epizodów z życia berlińskiej cyganery. Zresztą nie tylko berlińskiej, bo i z Christiani. 24. Spotkanie w kosmosie. To jest 98 roku praca, która może być inspirowana teorią miłości Przybyszewskiego. Postaci jakby zanurzone w prabycie, obok plemniki, wyobrażenie chuci kosmicznej, której pisze Przybyszewski. Spotkanie odwiecznie przeznaczonych sobie kochanków. Akt miłosny jest także aktem poznawczym, zanurzeniem w duszy wszechświata kosmicznej jedni. Postać Przybyszewskiego na obrazach Muncha. Przybyszewski bardzo często pojawia się na obrazach Munka, to znaczy pojawia się albo Munk stworzył kilka portretów Przybyszewskiego, ale oprócz tego pojawia się również jako postać na innych obrazach. Może najpierw o portretach. Pierwszy portret 93 roku z papierosem w ustach na brązowym tle. Sylwetka dość masywna, małe oczy patrzące w zamyśleniu w dal. Natomiast ciekawy jest ten drugi portret 94 roku. Stanisław Przybyszewski ze szkieletem ręki. On jakby jest nieukończony. Przedstawia samą głowę Przybyszewskiego jakby zawieszoną w pustce. Oczy nieobecne, a u dołu przypominająca o śmierci kość. Rok później powstaje, nawiązujący do tego portretu, jeden z najbardziej znanych autoportretów Munka, autoportret ze szkieletem
ręki. Ten portret Przybyszewskiego z 1994 roku podobno mu chciał w geście wdzięczności i szacunku darować Muzeum Narodowemu w Warszawie, co o tym świadczyli z 5 marca 1929 roku, ale zamiaru tego nie zrealizował. No i pozostałe wizerunki. Mógł sporządził kilka portretów w różnych technikach, które tutaj Państwo mają pokazane. I przejdźmy do tego, to są tylko wybrane obrazy, jest oczywiście więcej, gdzie można rozpoznać taką postać Przybyszewskiego, głowę Przybyszewskiego z tą charakterystyczną taką trójkątną szczęką. Wielu interpretatorów pisało o tym, że w obrazach, w których występuje męska postać poddana psychopatycznym udrękom bólu i cierpienia, zwątpienia i strachu, na pograniczu zabójstwa lub samobójstwa, a rysy tej postaci są w ogóle rozpoznawalne, jest to zawsze postać o rysach Przybyszewskiego. Tu zacytowałam Władysławę Jaworską, absolutnie się z nią zgadzam, słuszna konstatacja. Głowa Przybyszewskiego ze spiczastą brodą pojawia się już na wspomnianym w drzeworycie i litografii głowa mężczyzny we włosach kobiety, gdzie włosy kobiece oplatające głowę mężczyzny symbolizują dominację i zawłaszczanie jego myśli i uczuć. Obrazy zatytułowane Zazdrość. Na większości obrazów zatytułowanych Zazdrość pojawia się postać przypominająca Przybyszewskiego. Przybyszewski był bardzo zazdrosny o przeszłość Dagny w związku z jego obsesją dziewictwa. Być może też te obrazy są odpowiedzią na powieść Przybyszewskiego Na rozstaju, w której występuje postać Munka jako malarza Mikity i pokazane są ataki zazdrości Mikity. No więc Przybyszewski stworzył Mikitę, a mu odpowiedział obrazami zazdrość, pokazując zazdrosnego Przybyszewskiego. Najwcześniejsza wersja pochodzi z 1995 roku. Twarz mężczyzny ma wyraz melancholii i rezygnacji. Pasowałaby do słów malarza z Wigilii. Cytuję, teraz już nie cierpiałem więcej. Otrzeźwiałem i byłem na wszystko obojętny. Nie czułem bólu, nie czułem zazdrości. Wszystko się skończyło. Na kolejnych wersjach oczy mężczyzny są szeroko otwarte, jakby zapatrzone we własne wnętrze. Jakby w jego głowie pojawiła się myśl, siedzę i myślę, czemu cię kochać musiałem. Tak jest jeden z poematów. Zazdrość 1 i Zazdrość 2. W 1996 roku powstały dwie litografie, które z pewnymi zmianami powtarzają sytuację zazdrości. Twarz Przybyszewskiego znajduje się po lewej stronie obrazu, nie po prawej. Półnaga kobieta stojąca pod owocowym drzewem wyciąga lekko dłoń w kierunku młodego mężczyzny, a nie opiera jej o konary drzewa, czy zrywa z niego owoc. Zazdrosny mężczyzna znajduje się po lewej, a nie po prawej stronie obrazu. I Zazdrość 2, mniejsze, jakby przybliżenie tamtej litografii. Kobieta widoczna jest do pasa i zasłania tkaniną prawą pierść. Kochanek nie ma już zaciśniętych ust, a jego oczy pozbawione są chorobliwego przerażenia. Włosy też nie opadają już bezwładnie, ale są przyczesane, sugerując być może uporządkowane myśli. Oczy przenikliwie patrzą przed siebie, jakby doznał objawienia. I urna Zazdrość 2. Podobny motyw. Widzi wyobraźni kochankę rozpustną i martwą. Zresztą kilka obrazów również z późniejszego okresu, kiedy już właściwie Munk z Przybyszewskim, no już ich relacje osłabły, też można łączyć z rysami Przybyszewskiego. Ja tutaj pokazuję tylko Zazdrość 1907 roku, gdzie jednak ta twarz po lewej stronie przypomina Przybyszewskiego. Następnie na obrazie Tragedia. Mężczyzna z bródką przypomina Przybyszewskiego. I to ciekawe, bo ta głowa sprawcy jakiejś tragedii jest jakby zawieszona w przestrzeni.
Na obrazie Golgota, głowa Przybyszewskiego, pojawia się w centralnym miejscu. Golgota to bardzo częsty motyw w twórczości polskiego autora. Golgota ukrzyżowanego Jezusa, Golgota całej ludzkości, Golgota miłości. Także, krótko mówiąc, postać Przybyszewskiego pojawia się jeszcze na wielu, wielu innych obrazach. Następny temat. Propagowanie sztuki Munka. Niemcy, Skandynawia, Czechy, Polska. Przybyszewski będzie promował sztukę przyjaciela. Szkice jego malarstwa dwukrotnie publikował po niemiecku, o czym była już mowa. W 1996 roku, po nawiązaniu kontaktu z Arnosztem Prochaską w Pradze, przysyłał do Moderni Revue litografię Munka i nową wersję eseju artyście, dzięki czemu niewątpliwie przyczynił się do rozpowszechnienia jego sztuki w Czechach. Jeszcze w 1994 roku zabiegał o zorganizowanie wystawy w Pradze, zapewniając Munka, iż dzięki niej wywoła tam prawdziwą artystyczną rewolucję. Do wystawy doszło w 1905 roku i tam pokazał mu 75 obrazów i 50 grafik. Była to bardzo ważna wystawa. Także jako redaktor Krakowskiego Życia już w pierwszych numerach zamieścił reprodukcję litografii Munka i jego autoportrety, a w numerach 43 i 43 ukaże się bogato ilustrowany artykuł Edward Munch. Potem ten tekst zamieści na drogach, w takim tomie zbierającym jego szkice zatytułowanym Na drogach duszy. Może jeszcze dodam, że w salonie Przybyszewskim w Krakowie wisiały prace Munka i fotografie rzeźb Wigelanda, też reprodukcje Goi, które budziły niesmak, przerażenie lokalnych elit towarzyskich albo zachwyt cyganerii. No i też należałoby wspomnieć, że właściwie dzięki Przybyszewskiemu Weiss zafascynował się Munkiem i w jego dorobku są oczywiście w bardzo wielu obrazach rozpoznawalne reminiscencje twórczości Munka. I może coś ciekawego jeszcze tu Państwu przeczytam, jak był Munk odbierany. Otóż interesujący jest list Heleny Mieczysławy Pawlikowskiej, która tak pisała 16 listopada 1898 roku do swojej wychowanicy Anieli Pająkównej. Znane Państwu nazwisko znakomitej polskiej malarki, wtedy jeszcze oczywiście po początkującej. I pisze jej opiekunka tak. Czy tłumaczenie obrazu Munka pióra Przybyszewskiego rozumiesz? Ja rozumiem niby, ale za te obrazy stanu duszy dziękuję. Symbol, chyba chodzi o Madonnę, jest wadliwie narysowany, a ramy nieprzyzwoite. Na stole w nieprzyzwoitym domu nie mogą przecież leżeć takie rzeczy, jak niedonoszony w łonie matki płód i różne koło niego przynależności fatałaszki obrzydliwe. Zresztą tak zbudowana, jak ta w symbolu matką być nie może. Upiór wygląda jak nieoskubana kura. W ogóle uprzejmie dziękuję za takie obrazy. Aniela Pająkówna zostanie kochanką Przybyszewskiego i urodzi mu Stasię 1 października 1901 roku późniejszą autorkę sprawy Dantona i właściwie wielką pisarkę. Teraz może następny temat. Munk i jego twórczość w utworach Przybyszewskiego. Tu też jest bardzo wiele zbieżności i powinna was przytoczyć tylko kilka wybranych. Pocałunek przy oknie. Ten motyw pojawił się u Mucha już w 1989 roku. To jest obraz 1992 roku. I na przykład już w Requiem Eternam w Totenmesse Przybyszewski pisze: spoczywasz w mych ramionach, a jest noc. Całujemy się, że tchu nam braknie, że stapiamy się ze sobą i stajemy się jedną istotą. Podobieństwo może być przypadkowe, ale może tak jest, że to obraz Munka był inspiracją miłosnej dwójjedni Homo sapiens. Homo sapiens jest powieścią, pierwsza część Na rozstaju, która zawiera motywy autobiograficzne i przedstawia życie bohemy berlińskiej pod czarnym prosiakiem, więc pojawia się tam i postać Strindberga jako Iltisa, i postać Munka jako Mikity. Mikita pokazany został właśnie jako niski, obdarzony wątłym ciałem, nie umie tańczyć i za
Iza właściwie nie kocha jego jako mężczyznę, tylko kocha artystę. Miki tak gwałci Izę. Iza zakochuje się w Falku, Muk popełnia samobójstwo. Jednym słowem, ten obraz Mikity jest dość negatywnie naszkicowany. I rzeczywiście jest tam dużo podobieństw do Munka, ponieważ akurat Mikita wraca ze stolicy Francji, jest malarzem. Pojawia się też aluzyjne napomknienie o zakończonej w Berlinie skandale wystawie w 1892 roku. Pojawiają się tutaj też aluzje do sytuacji materialnej Munka, którą Munk tak opisał w Moich współczesnych, to może zacytuję tutaj, bo jak przychodzi poborca podatkowy do Munka. I Munk skazał więc wspaniałym gestem na swoje obrazy, które w rozpacznym nieporządku walały się po ziemi. Poborca podatku chwycił się pod boki i ryknął ogromnym śmiechem, gdy począł obrazy Munka oglądać. Ha, 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 ale za to wszystko nikt w całym Berlinie panu 10 pfenigów nie da. Dawne w liście do Mucha zaprzeczało, jakoby Przybyszewski, kreując swojego bohatera, wzorował się na nim, ale podobieństwo było zbyt oczywiste. W powieści pojawia się opis obrazu przypominający ręce z 1895 roku, chociaż właściwie nie wiadomo, kto kogo zainspirował. Już nie będę tego cytatu czytać, bo państwo go widzą. Nawiązania do krzyku w Homo sapiens. Do krzyku będzie bardzo dużo, do obrazu krzyku będzie bardzo dużo nawiązań w twórczości Przybyszewskiego. Może tutaj ten cytat przytoczę, który wypowiada, tę kwestię wypowiada Mikita, czyli którego pierwowzorem był Edward Munch. Ach, a jak dziwnie przedstawiała się wtedy przyroda. Słuchaj, z początku, kiedy się jeszcze opierała, leżałem jak pies przed jej drzwiami w zimie, w najstraszniejszym mrozie. Spałem całą noc przed drzwiami jej pokoju i pozyskałem ją, ale też cierpiałem. Czy widziałeś kiedy krzyk nieba? Nie, więc wiesz, ja widziałem, jak niebo krzyczało. Zdawało mi się, że całe się roztwiera tysiącem paszcz i bluzga świat roztopych barw. Całe niebo, nieskończony szereg pasów od ciemno-czerwonego do czarnego. Stęchła krew, nie, kałuża, w której lśni się purpura zachodu, a potem brudne złoto. Ohydne, wstrętne, ale wspaniałe, na Boga wspaniałe. Potem uczucie szczęścia, wznosiłem się i rosłem w górę, w niebo, że mógłbym zapalić papierosa przy słońcu. Dużo jest tych cytatów, ja może niektóre pominę, bo widzę, że czasu mamy już coraz mniej. Jeśli chodzi o Wigilię, to jest poemat, w którym bohaterem jest malarz, mający skłonności do wiwisekcji, ulega halucynacjom, cierpi na ambiwalencję uczuć, sadystyczne znęcanie się nad partnerką, która go zrodziła i właściwie tutaj w tym poemacie jest podobny nastrój, co na tej pracy Harpia. Dojrzewanie. Druga część trylogii Homo sapiens po drodze przedstawia uwiedzenie przez Falka niewinnego dziewczęcia. Opis jej zachowania przypomina obraz Munka. Nic nie myślała, tylko drżała dreszczami żądnego pragnienia. Tuliła obie ręce między nogi i wkuliła się cała w siebie. Tak siedziała skurczona i wsłuchiwała się, płonąca, rozpalona w nieznane lękiem i rozkoszą wstrząsające dreszcze. Obraz oko w oko, w androgyny chociażby, bardzo, bardzo często pojawia się takie właśnie zespolenie poprzez oczy w wielu utworach. Spojrzenie łączące kochanków jest najważniejszą i najgłębszą więzią. Spojrzenia ich schwyciły się, splotły, chwilę stali przykuci do ziemi, oczy ich milczały długo w bolesnym spowiciu.
Oczy ich patrzały się w milczeniu świętych przeczuć w siebie. Patrzyła na niego przerażona, ból drgał wokół jej ust, chwycili się gwałtownie oczyma, oczy ich spowiły się nierozerwalnie ze sobą. 39. Wyobraźnia Przybyszewskiego była bardzo plastyczna, to chciałabym tutaj mocno podkreślić, ale też muzyczna. Jeśli chodzi o to, ona była wręcz malarska. W jego utworach pojawia się wiele zmetaforyzowanych fragmentów, które właściwie przypominają wizje malarskie. Najwięcej takich fragmentów jest w powieści Krzyk, która została opublikowana w 1917 roku. Powieść, która syntetyzuje artystowskie wątki modernizmu i jest najciekawszym polskim właściwie utworem modernistycznym, a także interesującą powieścią sensacyjno-kryminalną, opartą na rozdwojeniu jaźni. Pojawiają się tu fantazmatyczne figury zaludniające powieść, które tworzą dziwny świat, marionetkowy, oniryczny, budowany wedle poetyki ekspresjonistycznej. I bohaterem jest malarz, który jest skonfrontowany z własną nieświadomością, którego dręczy poczucie działania pod naporem obcej woli, i powieść jest reminiscencją twórczości Muncha, zainspirowana wieloma jego utworami. Nie będę tu wymieniać wszystkich inspiracji, być może właśnie Wieczór na ulicy Karl Johan, Niepokój, Powracający robotnicy, a zwłaszcza powieść Krzyk. Ciekawe jest to, że malarz Gasztow chce namalować obraz, który ma być potężnym symbolem ulicy, rozumianej jako symbol esencji życia. Munch też, tworząc fryz życia, dążył do stworzenia dzieła, które objęłoby każdy aspekt ludzkiej egzystencji, a bohater Przybyszewskiego chce esencję życia zawrzeć w jednym obrazie. I ja może tutaj przeczytam, to może dobrze. Krzyk topielicy, którą, może krótko, Gasztow ratuje topielicę, ponieważ słyszy jej krzyk. Chce potem ten krzyk usłyszeć ponownie. To się nie udaje, słyszy go dopiero w formie własnej śmierci. Weszła na most. On przystanął na rogu w bramie narożnej kamienicy. Nagle posłyszał straszny krzyk. Nie posłyszał. Widział go. Widział dokładnie, jak się powietrze rozdarło, przeorane ognistym pługiem olbrzymiej błyskawicy. Wyglądało to, gdyby smocza ogniem ziejąca paszcza. Niebo zawyło potopem rozwścieczonych barw, jakich jeszcze żadne oko ludzkie nie widziało. Rzeka się nagle wzdęła, wypałkowała most, który zdawał się być z kauczukowej masy sporządzony. Do wyżyn w niebo pnących się wież i tej samej chwili ujrzał, jak postać przerzuciła się przez barierę mostu i rzuciła spienione odmęty rozpaczą, głodu i wzdętej rzeki. 40. Dobrze. Najciekawsza jest wizja malarska, która kończy powieść. Ja pozwolę sobie przeczytać dłuższy fragment, bo wydaje mi się, że on jest bardzo interesujący. Kiedy bohater jest w pomieszczeniu, w którym znajdują się jego obrazy, i tam zjawia się Wyrycho, który właściwie nie wiadomo kim jest, sobowtórem, szatanem, jego psychosobowtórem, i jest zafascynowany jego obrazami, chce nabyć pewien obraz. I tutaj może tę scenę końcową przeczytam powieści. Niech mi pan zechce powiesić płótno na sztaludze. Tak, tak, jakie to potężne. W głębi rozwścieczona, zażarta tłuszcza z wyjącymi pięściami, oszalała pragnieniem zemsty i zniszczenia, chce dosięgnąć zbrodniarza, który przed tym rozstrzelanym tłumem ucieka. Nie widzi, jak tuż przed nim złośliwy pomocnik kata wystawił poprzez całą uliczkę potworną nogę, gdyby ohydną barierę, przez którą za chwilę niechybnie wywalić się musi. Wyrycho zdawał się stawać jednym okiem. Wpatrywał się chciwie w plamy barw, jakby jeszcze czegoś innego poza nimi szukał. To niesłychane, boskie, szeptał upojony. Gasztow wyciągnął rewolwer z kieszeni surduta,
wsadził go do kieszeni spodni, wyciągnął ostrożnie zabezpieczony palik i odwiódł kurek. Wrych odwrócił się nagle. Niech mi pan tylko wytłumaczy, czemu ten zbrodniarz i ten, co mu nogę podstawia, mają tę samą twarz, twarz pańską. Ha, 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 zaśmiał się chytrze. Czemu pan sobie sam nogę podstawia? Patrz pan tylko, patrz. Obydwie twarze to twarz pana. Kasztor rzucił się nagle na niego i schwycił go za kark. Twoja, twoja zbrodniarzu, twoja szatanie. Ciągnął za kurek i usłyszał huk. Nie, nie posłyszał go, ale widział we wściekłej roztoczy oślepiających błyskawy. A równocześnie poczuł, jak jakaś straszliwa pięść zwaliła się między jego oczy, wywrócił się na znak. Zerwał się nad ludzką siłą i padł na kolana. Na sztoludze widział rozpięty, rozpoczęty obraz. Teraz, teraz go namaluje, czołgał się ku obrazowi. Teraz tylko chwycić za pędzel, teraz tylko te pasma barw rozprowadzić. Teraz, teraz z całą mocą stworzę ten krzyk. Padł twarzą na ziemię, a gasnącym echem rozdrgało się powietrze. Ten krzyk, ten krzyk. Artysta słyszy krzyk dopiero w momencie zabicia swego sobowtóra, czyli siebie samego. Przybyszewski jakby tu sugerował, że sztuka, która pragnie oddać transgresyjne i ekstatyczne doświadczenie pełni, musi łączyć się z samounicestwieniem. Podsumowanie. Wyobraźnia plastyczna obu artystów jest podobna. Podobna jest afektywność ich dzieł, emocje, eksplozje podświadomego, uczuciowość na pierwszym planie. Jest też wiele wspólnych motywów. Lęk, niepokój, przerażenie życiem, krzyk jako ekspresja esencji życia. Miłość i zdrada, dominacja kobiety, wampiry, morderczynie, śmierć, choć u Przybyszewskiego śmierć jest wybawieniem, ostateczną transgresją, miłosną androgenią, mu przedstawia śmierć raczej zdarzeniowo. Dzieła obu artystów są przesiąknięte wydarzeniami autobiograficznymi. Często przedstawiają samych siebie. Łączy ich też zainteresowanie szaleństwem. Munch był chory, Przybyszewski także mocno zaburzony. Munch pisał o sobie, zacytuję. Matka, która umarła młodo, dała mi podatność na gruźlicę. Pobudliwy ojciec, pobożny aż do szaleństwa, potomek starej rodziny dał mi ziarna obłędu. Od momentu mojego urodzenia anioły niepokoju i śmierci stały u mojego boku. Często budziłem się w nocy i wytrzeszczając oczy w pokój, pytałem siebie przerażony, czy jestem w piekle? A Przybyszewski pisał. Zawsze kochałem obłąkanych, psychopatów, degeneratów, wykolejańców, ludzi niedociągniętych, spaczonych, takich, którzy śmierci szukają, biednych, wydziedziczonych, dzieci szatana. I oni mnie nawzajem kochają. Munch odniósł wielki sukces i zdobył sławę. Przybyszewski... Przybyszewski, dzieła Przybyszewskiego ukazały się w latach 90. ośmiotomowa edycja w Niemczech. W Polsce spoczywał w literackich magazynach. Nie było chyba innego twórcy, który spotkałby się tak z diametralnie odmiennymi głosami, aprobaty i negacji, i który byłby tak niesprawiedliwie potraktowany przez polską kulturę i na tak wiele lat zapomniany, mimo że był ceniony przez wybitnych pisarzy i krytyków. Mogłabym wymieniać Zofię Naukowską, Marię Dąbrowską, Gombrowicza, Iżykowskiego, Stanisława Brzozowskiego, ale to byłaby bardzo, bardzo długa lista. Funkcjonował głównie jako legenda, najczęściej negatywna, a jego twórczość opatrzona powielanymi kliszami była na ogół dyskredytowana poza wąską grupą specjalistów i znawców. Czy to się zmieni? Właśnie ukazuje się 11-tomowa edycja jego dzieł literackich i mamy nadzieję na ostateczne przełamanie klisz i przywrócenie tego oryginalnego pisarza
na godne miejsce w naszej kulturze. Ukazały się tom pierwszy i trzeci, czy może pani pokazać? Albo może tu da. Tom pierwszy zawiera poemat Wigilię z cyklu Wigilii, w którym właśnie bohaterem jest malarz, który nosi sporo rysów Edwarda Mucha. Natomiast w tomie trzecim zawarta jest trylogia Homo sapiens. Pierwsza jest część, rozgrywa się w Berlinie, w środowisku cyganerii berlińskiej i tam też pojawia się postać Mucha. Zapraszam Państwa do lektury tych dzieł i do śledzenia tego, bo kolejne tomy będą ukazywały się w tym roku. Do 2024 roku zamierzamy zakończyć edycję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Również bardzo dziękujemy za ten wspaniały wykład. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Może to teraz jest chwila na pytania. Nie ma pytań. Od publiczności, która nas śledzi na Facebooku, też otrzymałam informację, że chyba pytań nie ma. Jeszcze się tylko... pojawiło się pytanie, co z tomem drugim? Tom drugi będzie za rok. Nie ukazuje się nasza edycja kolejności chronologicznej, ponieważ przygotowują ją różne osoby i w różnym tempie pracujemy. Akurat tom drugi również przygotowuję ja, więc nie dało się dwóch na raz, bo pierwszy tom jest w moim przygotowaniu, drugi tom przygotowanie profesora Ewy Skorupy. To ja przepraszam, może podam mikrofon, bo wtedy będzie lepiej słychać po prostu pytania. Chciałem się spytać, czy są nowe tłumaczenia powieści, które ukazały się tylko po niemiecku, a były podobno tłumaczone nie najlepiej przez Przybyszewskiego, też jego kolegów, nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem, że przez to też nie był tak czytany. Także czy są nowe tłumaczenia, czy nie? Nie może być nowych tłumaczeń, ponieważ Przybyszewski sam tłumaczył te utwory. Nawet jeżeli pan ma rację, bo w przypadku Dzieci Szatana pierwsze tłumaczenie, jak sam Przybyszewski o tym pisał, to było tłumaczenie obce, ale obowiązkiem edytora jest wydanie tego dzieła, które znalazło akceptację autora i my wydajemy ostatnie wydanie Za życia autora, w którym Przybyszewski sporo pozmieniał. Więc nie ma takich utworów. Jest tylko jeden utwór, który został przeze mnie przetłumaczony z języka niemieckiego, Notturno. On znajdzie się w tomie 11, a poza tym, ponieważ Przybyszewski sam tego nie przetłumaczył, wszystkie inne są przetłumaczone. Więc wydajemy Przybyszewskiego, nie możemy go przetłumaczyć na nowo. Nie jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Ale wcale źle się tak nie czyta. Proszę sięgnąć do tych tekstów, bo ja mam teraz taką próbę z moimi studentami i o dziwo zaczyna wracać zainteresowanie Przybyszewskim. Bardzo długo te dzieła się przeleżały ze względu na ich stylistykę, na taką specyficzną nastrojowość, ale widocznie coś jest w dzisiejszej epoce, że on w jakimś sensie trafia do czytelników i jest uważany przez młodych ludzi za interesującego pisarza. Narzekała pani Kuncewiczowa. Kuncewiczowa, to tak rzeczywiście, dobrze, że pan o tym mówi. 68 rok, Fantazja alla Polaka. Znakomita interpretacja Przybyszewskiego. Zresztą stawia go w rzędzie najważniejszych europejskich twórców, prawda? W 68 roku, ile lat temu. To ja sobie pozwolę przekazać też pani profesor mnóstwo wyrazów uznania, które pojawiły się też od osób, które śledziły wykład online. I pojawiło się jeszcze teraz pytanie, że w takim razie było pytanie, jak to będzie z tomem drugim? Teraz o tom czwarty. Tom czwarty Synowie Ziemi, tak? Mhm. No, tom czwarty jest w przygotowaniu. Myślę, że powinien się ukazać na początku 2024 roku. Jasne, dobrze, dziękuję bardzo. I
Zaczęły się też pojawić kolejne pytania. Pierwsze pytanie jest, czy uważa pani, że bez Przybyszewskiego Munk by nie zaistniał jako malarz? Nie, no niemożliwe, na pewno by zaistniał. Przecież tak znakomity artysta, to jest niemożliwe, żeby po prostu zauważył go ktoś inny. Dla mnie jest to ciekawe, że Przybyszewski pierwszy rozpoznał tę sztukę. Zresztą muszę państwu powiedzieć, on miał wielki talent do przewidywania pewnych jakby zdarzeń w sztuce, w literaturze. Jego twórczość pełna jest prekursorskich rozwiązań wobec kierunków, które nadeszły później. To jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim może czasem nie domyka w sposób doskonały swoich dzieł, nie jest wybitnym pisarzem, ale jego twórczość jest niezwykle bogata i zapowiadająca właściwie wiele literackich prądów, kierunków, wyprzedzająca nawet teorię Freuda czy Junga. Dziękuję. Czy ja mogę przeczytać kolejne pytania? Tak. Czy mógłbym panią profesor poprosić o krótką uwagę dotyczącą popularności dramatów Przybyszewskiego na scenie na początku XX wieku? No, to jak krótką, to na pewno nie odpowiem na to pytanie, natomiast powiem tej osobie, która o to pyta, że właśnie dajemy do druku tom 8. dramatów opracowany przez profesora Ratuszną. Tam będzie pokazana i recepcja polska, i rosyjska, i właściwie w Europie, w krajach słowiańskich, gdzie cieszył się ogromnym powodzeniem, i w Polsce. To liczy kilkadziesiąt stron, to opracowanie, nie da się tego powiedzieć. W każdym razie na początku XX wieku dramaty Przybyszewskiego były odbierane owacyjnie, panie, damy klaskały, tak jak czytałam recenzję, że pękały im rękawiczki, podlotki obrzucały autora na scenie kwiatami, więc to było frenetyczne. Przybyszewski był gwiazdą literacką. 1901, 2, 3 rok to jest jego okres wielkiego gwiazdorstwa, że tak powiem, bo rzeczywiście był jak gwiazda literacka. Bardzo dziękuję. I kolejne są, jeszcze mam tutaj trzy pytania. Czy w Polsce są jakieś obrazy Munka? U nas są na pewno grafiki. Ja czy są w Polsce jakieś obrazy Munka? No na pewno mamy grafiki. No to ja tego nie badałam. Ja nie wiem, to raczej pytanie do muzeum. Na pewno są jakieś obrazy Munka. Być może nawet trudno mi powiedzieć. Ja nie czerpałam, znaczy to jednak jest ze zbiorów głównie z Oslo, ale nie tylko z tych najważniejszych muzeów światowych. Nie wiem, może pani wie. Właśnie ja wiem, że pewno są u nas grafiki, ale jeżeli chodzi o obrazy, nie mam pojęcia. Się, że nie wiem. Jaka jest współczesna ocena dzieł Przybyszewskiego i Munka i co spowodowało powrót zainteresowania Przybyszewskim? Nie wiem, czy już jest powrót zainteresowania Przybyszewskim. Zamiar wydania, to, że się ukazuje edycja, to właściwie potraktowaliśmy troszkę też jako obowiązek względem kultury polskiej, ponieważ dzieła Przybyszewskiego nie były wznawiane od lat 20., czyli od czasów, kiedy ukazały się za jego życia. Są niedostępne, istnieją w tych wydaniach online jeszcze w tej wersji ortograficznej, interpunkcyjnej, którą bardzo trudno się dzisiaj czyta. A czy będzie zainteresowanie? Ja widzę pewne zainteresowanie, ale chyba jeszcze nie jest tak, że Przybyszewski stał się modny. Może tak będzie, ale trudno mi przewidzieć, czy tak się potoczą dalej losy jego utworów. Nie wiem. Tak, a jaka jest współczesna ocena dzieł Przybyszewskiego? Jaka jest współczesna ocena? Współczesna ocena Przybyszewskiego jest taka, że jest to jeden z najciekawszych pisarzy przełomu wieków. Jeżeli państwa też interesuje, jaka jest ocena niemieckich badaczy, czyli niemieckich historyków literatury germanistów, to Przybyszewski jest komponentem literatury niemieckiej. Co prawda głównie w przestrzeni dekadentyzmu i satanizmu, ale na przykład niemiecki badacz Jens Malte Fischer napisał, że jest to najbardziej fascynująca postać niemieckiego fantasy siècle. Ma swoje miejsce w historii literatury niemieckiej. Dziękuję. I jest ostatnie pytanie.
Czy została wydana korespondencja Przybyszewskiego? Tak, została wydana korespondencja Przybyszewskiego w trzech ogromnych tomach, przygotowana przez Stanisława Helsztyńskiego. Potem jeszcze różne odnalezione listy publikowano w czasopismach naukowych. Pewnie by trzeba było wydać to jeszcze raz, ale nie wiem, czy uda się taki zamiar zrealizować, bo to jest ogromne, wielkie przedsięwzięcie i bardzo trudne. Dobrze, to bardzo dziękuję. Z naszej strony tutaj już więcej pytań nie ma. Rozumiem, że od Państwa też nie. W takim razie bardzo, bardzo ogromnie dziękujemy. Dziękuję Państwu.